Wystarczy kilka podstawowych zasad, żeby uchronić się od tych, można powiedzieć, najczęstszych błędów, czy takich miejsc, gdzie dajemy duże pole do popisu dla oszustów internetowych. Po pierwsze, w ogóle uważać na to, na czym pracujemy, bo korzystamy z komputera, ale korzystamy coraz częściej z telefonu komórkowego i tutaj trzeba po prostu mieć zabezpieczone urządzenia, uważać na to, z jakim łączem się łączymy, bo oczywiście wchodząc do centrum handlowego, do jakiegoś miejsca publicznego, od razu chcemy szukać Wi-Fi, do którego możemy się podłączyć, i tutaj warto po prostu być ostrożnym przy wykonywaniu operacji. Druga sprawa to jest sprzęt, na którym pracujemy, czyli aktualizacja systemu operacyjnego, zarówno na komputerze, jak i na telefonie, czy wszystkich aplikacji, z których korzystamy. Zwykła przeglądarka internetowa też cały czas dba o to, żebyśmy byli coraz bezpieczniejsi, więc każda aktualizacja też, można powiedzieć, wzmacnia nasze bezpieczeństwo w sieci, bo taka przeglądarka jest po prostu takim wytrychem dla wielu oszustów internetowych. I jeszcze jedna rzecz, kiedy łączymy się z jakąś stroną internetową, wystarczy spojrzeć, czy połączenie jest bezpieczne, szyfrowane, czy jest taki mały znaczek kółeczki przy adresie. To są takie małe rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Oszuści, wykorzystując często taką naszą po prostu niewiedzę podstawowych procedur bankowych, wykorzystują to i właśnie w ten sposób próbują wyłudzić nasze dane osobowe. Więc wydaje mi się, że to jest najgroźniejsze, żebyśmy uważali, gdzie my w ogóle jakiekolwiek dane zostawiamy, bo czym innym jest adres mailowy, a czym innym są chociażby dane na naszym dowodzie osobistym, nie mówiąc już o skanie dokumentów. Taka próba włamania się do konta bankowego to jest najgroźniejsze. Bo tam po prostu możemy bardzo szybko stracić środki. No i oczywiście, tak samo jak mamy kartę płatniczą, to też ona ma oprócz tego numeru i kodu zabezpieczającego, te wszystkie dane to także dane wrażliwe, więc gdzieś zostawienie takich danych do karty powoduje, że bardzo łatwo jest po prostu z tej karty pieniądze zdjąć.